Ja się nazywam Sebastian Górek, reprezentuję wyborczą BIS i bardzo się cieszę z zaproszenia nowej Konfederacji do prowadzenia tej debaty. Przyznam szczerze, że zaproszeniem byłem zaciekawiony bardzo, tak bym to ujął, a do tej debaty zapraszam panią profesor Elżbietę Mączyńską, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry, honorową prezes. O, to jeszcze doprecyzujemy. Pana Andrzeja Mikosza, partnera Taylor Wessing, stałego współpracownika Nowej Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotra Raka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Takim punktem wyjścia do naszej debaty i rozmowy jest esej, artykuł pani profesor Anety Zelek zatytułowany Między recesją a stagflacją. Jaki to będzie kryzys? I przyznam szczerze, że chętnie zacząłbym właśnie od tego pytania, które się tam pojawia, jaki to będzie kryzys, bo chyba to, że kryzys będzie, że kryzys nadchodzi, to wszyscy się tutaj zgodzimy. I może od pani profesor Mączyńskiej bym zaczął. Właśnie mi się nie podoba to straszenie powszechne tym strasznym kryzysem, jeszcze większym kryzysem, jeszcze większą inflacją, dlatego że to powiększa, nasila nastroje negatywne w gospodarce i pesymizm, a nie ma nic gorszego jak pesymizm, bo to powoduje, że nie ma należytych bodźców i motywacji do inwestowania, do działań. I charakterystyczne jest to, że najbardziej straszą najbogatsi. No bo jeżeli Elon Musk mówi, to jest cytat z tego artykułu, zbyt długo pieniądze spływały na konta głupców i ktoś musi zbankrutować, no to naprawdę trzeba mieć mało wrażliwości społecznej, żeby od takiego najbogatszego, jednego z najbogatszych osób świata żeby ktoś taki formułował coś takiego. A może zbyt długo, by pieniądze spadały do sektora finansowego spekulacyjnego, który przygniatał sektor realny, doprowadzając do coraz większej spekulacji, doprowadzając do monopolizacji na rynkach finansowych i trzęsienia światem i systemowych rozwiązań, które właśnie doprowadziły do kryzysowej multiplikacji. I zagrożenia, to co obecnie mamy, to jest moim zdaniem właśnie taka kwintesencja grzechów i bałaganu w globalnej gospodarce, ten chaos w globalnej gospodarce wynika właśnie z rozwiązań systemowych, a raczej braku niektórych rozwiązań systemowych, regulacji. Jeżeli się krytykuje ten wspieranie dla osób biedniejszych i pomoc antykryzysowa, To trzeba się zastanowić, czy do takich firm, które na kryzysie pandemicznym zarobiły miliardy, setki miliardów, czy one nie powinny się tym właśnie nad tym zastanowić, bo to jest taka gratka, to jest manna z nieba, która tym firmom spadła. Jestem zwolenniczką Windfall tax. Uważam, że to są nienależne korzyści i charakterystyczne jest to, że najbardziej krytykują i straszą kryzysem ci, którzy mają właśnie te nienależne korzyści. Ale ja tylko dopytam, że rozumiem tak krótko, tylko że rozumiem, że pani, jak gdyby patrząc na to, co się dzieje w gospodarce, przewiduje, że rok 2000, końcówka 2020, drugiego, początek 2023, to w światowej gospodarce i także w polskiej gospodarce no raczej ta techniczna recesja się odbędzie, tak? No bo że kryzys już związany z inflacją, to widzimy. Do niego można jeszcze dołożyć to dynamiczne spowolnienie gospodarcze i tę techniczną recesję. Pani coś takiego widzi? Pyta pan o Polskę, czy pyta pan o kraje? Pyta o Polskę i o świat. No, niektóre kraje, na przykład dla Stanów Zjednoczonych jest taka prognoza, że już w czwartym kwartale doświadczą recesji technicznej. W ogóle i niektóre kraje doświadczą recesji.
nie tylko recesji technicznej, czyli recesja techniczna to jest tylko spadek produktu krajowego brutto tylko przez dwa kwartały, a dla całego roku może być wynik dodatni. A recesja w ogóle to jest kurczenie się gospodarki, więc żeby już tutaj definicyjnie nie plątać. To już jest bliskie, dla wielu krajów jest bliskie. Ja nie sądzę, żeby Polska w tym roku 2022 doświadczyła recesji technicznej. Natomiast co do 23, no tam jest duży w prognozach, nawet w prognozach NBP to jest bardzo duży spadek PKB i nie można chyba wykluczyć w 2023 recesji technicznej, ale my mamy do czynienia z procesami, które nam grożą, to jest stagflacja, czyli stagnacja połączona z inflacją, ale nie mamy slamflacji, czyli takiego pogorszenia sytuacji, takiego kryzysu, w którym by jeszcze dodatkowo wystąpiło bezrobocie. Mamy relatywnie korzystną sytuację na rynku pracy i rynek pracy, ta korzystna sytuacja na rynku pracy jest takim światełkiem w tunelu. No to rozumiem, że to nie strasząc, ale obiektywnie patrząc na tą rzeczywistość. Ja zajrzałem do danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego z czerwca, gdzie przepowiadał pewnego rodzaju spowolnienie, ale tam jako takiego strasznego kryzysu miało nie być. A Piotr Arak, jako dyrektor tego instytutu po miesiącu, no ja się tutaj zgodzę z panią profesor, rzeczywiście straszenia kolejnych danych, interwencji związanych z choćby tym, co dzisiaj się wydarzyło z EBC, ale także z Fedem, publikacji no, światowych, tutaj mówiliśmy o tym, co wróży Nouriel Roubini. Zmieniacie jakoś prognozę, podchodzicie do tego trochę inaczej i trochę w ciemniejszych barwach widzicie przyszłość? I tak i nie, bo jest bardzo wiele rzeczy, które się cały czas zmienia. Dzisiejszy dzień jest też bogaty w wydarzenia, począwszy od decyzji Europejskiego Banku Centralnego, odejściu premiera Mario Draghiego, najprawdopodobniej w wyborach we Włoszech we wrześniu, które mogą się przyspieszone, które mogą się odbyć. Więc bardzo wiele różnych czynników systemowych, bym nawet powiedział, wpływa na to, co się wydarzy w gospodarce Polski, która ma nadal jednak dosyć silne fundamenty wewnętrzne, mocne. Dodatkowo, na które wpływa napłynięcie dużej liczby uchodźców. Uchodźców, którzy, ja to za każdym razem podkreślam, raz, że otrzymali dodatkowe świadczenia od państwa polskiego albo pomocy, w większości pomocy od społeczeństwa polskiego, ale jednak też wydawali własne oszczędności na terenie Polski. I to przez pierwsze połowę tego roku doprowadziło do tego, że mieliśmy bardzo duże wzrosty w konsumpcji, takie, których też nikt nie antycypował w momencie, w którym dochodziło do wojny. No i to wpłynęło na koniunkturę gospodarczą po prostu, którą widzieliśmy w pierwszej połowie roku. I ci konsumenci w dużej ilości nadal w Polsce są, ba, dosyć dużo z nich i to aż Andrzej Kubisiak ode mnie z zespołu zbiera te dane i publikuje raz na jakiś czas, też bardzo dużo z nich po prostu podjęło zatrudnienie. Jeżeli mamy dodatkowe 300 tysięcy prawie osób, które podjęło zatrudnienie, to też jest, no to są osoby w wieku produkcyjnym, których po prostu wcześniej nie było. No i oni też generują jakąś wartość dodaną. Ale to jest... Przepraszam za takie słowo, ale też głównie kobiety, tak, które nie do końca dopasowują się do naszego rynku pracy, mogą wykonywać głównie proste czynności, no bo nie mają kompetencji choćby językowych, częściowo także jest no, problem z uznawaniem ich wykształcenia i doświadczenia tutaj w Polsce, więc to nie jest taka... Nie jest jeden do jednego co do wakatów, natomiast... Tak. W tych sektorach, gdzie wakaty są, to te osoby mogły być zatrudnione. No i przy tak ściśniętym rynku pracy, no mamy obok Czech najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. Jasne jest, że ten dodatkowy, te osoby, jeżeli będą chciały, to dosyć łatwy sposób są w stanie podjąć zatrudnienie
w Polsce, rozwiązując wiele problemów. Zresztą głównym problemem, który zgłaszali przedsiębiorcy z samym początkiem wojny, było to, że ileś osób, które może być powołanych do wojska i wyjedzie na Ukrainę, spowoduje to, że będziemy mieli negatywny wpływ na wskaźniki zatrudnienia konfliktu zbrojnego. To się nie do końca zmaterializowało, bo też potrzeby ochotników nie były tak duże po stronie armii ukraińskiej. Oni mają już wystarczająco dużo rezerwistów i ludzi pod bronią i nawet nie mają kogo, jak już przeszkolić chętnych dodatkowych po to, żeby ich uzbroić. Natomiast i uważam, że tytuł tego artykułu, który otrzymaliśmy, który mówi o tym, że jesteśmy między recesją a stagflacją, jest bardzo aktualny, bardzo akuratny, bo to jest mniej więcej ta ścieżka, którą podąża przynajmniej Polska i gospodarki krajów Europy Środkowej, bo u nas recesji pewnie nie będzie. Może grozić nam recesja techniczna, a jak zobaczymy dane za drugi kwartał, a potem pewnie patrząc na prognozy za kwartał trzeci. Jednocześnie jest duże szanse, że nie zmaterializuje się negatywny scenariusz, który widzi także częściowo Bank Centralny, czyli ujemny wzrost na początku przyszłego roku. I Polska będzie nadal się relatywnie nieźle rozwijać. My, patrząc na dane, które już spłynęły za drugi kwartał tego roku, czyli zarówno za sprzedaż detaliczną, produkcja, która negatywnie zaskakiwała, sprzedaż detaliczna, która też rynek negatywnie zaskakiwała, bo widzimy realne spadki, no, szacujemy, że gospodarka polska rozwinęła się w tempie około 5,2%. W naszej prognozie publikowanej chyba na początku czerwca albo w czerwcu my mówiliśmy o tym, że to może być 6%, co oznacza, że już druga połowa tego roku przez spowalniającą gospodarkę będzie obniżać to tempo wzrostu, które zakładaliśmy na poziomie 4,8% w tym roku. I pewnie będziemy, dokonując na początku jesieni rewizji prognoz, bo wtedy zespół będzie miał wystarczająco dużo danych, bo my robimy prognozy jednak w okresie kilkuletnim, nie tylko na 2022 rok, to wtedy najprawdopodobniej będziemy musieli dokonać redukcji tej prognozy i tak samo redukcji prognozy 3,5% na przyszły rok, którą zakładaliśmy, także w dół. Jak się patrzy na analityków i na te badania i mediany, które się pojawiają, no to mniej więcej wzrost gospodarczy w okolicach 4,5% jest prawdopodobny w tym roku, w przyszłym roku w okolicach 2%. Tego, co dzisiaj widzi rynek, nie patrząc na zjawiska, które mogą wpłynąć negatywnie. I to jest właśnie ta Scylla i Charybda, bo mamy kryzys gazowy, brak możliwości dostaw energii, racjonowanie energii dla sektora produkcyjnego i przemysłowego z początkiem jesieni. Jest to realne ryzyko i nie mówię tylko o Polsce, ale o naszych partnerach handlowych w Europie Zachodniej, bo wtedy to oznacza, że też oni nie będą zamawiać produktów, które mogłyby być produkowane w naszym kraju, tak jak było w przypadku kryzysu podażowego w zeszłym roku, który się rozpoczął w zeszłym roku. I z drugiej strony to, że wzrosty cen energii będą dalej utrzymywać wskaźnik inflacji na podwyższonym poziomie. I jeżeli będziemy widzieli, tu widzieliśmy informacje prasowe o tym, że do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają wnioski, w których może być od początku roku podniesienie cen energii o 180% nawet, to by oznaczało, że o kilka punktów procentowych wskaźnik inflacji w przyszłym roku byłby wyższy. Czyli przy relatywnie niskim wzroście gospodarczym istnieje ryzyko tego, że inflacja mogłaby być nawet dwucyfrowa w przyszłym roku, jeżeli by były zrealizowane te scenariusze dosyć wysokich podwyżek cen energii dla konsumentów, bo dla części to się dzieje. Mniej więcej 2/3 rynku ma ceny regulowane, 1/3 rynku ma ceny ustalane rynkowo i widzi już podniesione koszty. Są jakieś instrumenty finansowe oraz instrumenty lokowania energii, między innymi przez zakup w przyszłość, między innymi ze źródeł OZE, z onshore'u, czyli z farm wiatrowych, które powodują, że może część biznesu sobie zredukować ten koszt w tym momencie, trochę tak się hedżując, ale to nie jest dla wszystkich i nie jest to zjawisko, które będzie miało charakter powszechny, więc to może być realny problem, który spowoduje, że to ryzyko wyższej inflacji i tylko pytanie, czy to nadal jest stagflacja, jeżeli my zakładamy, że zjawisko będzie trwało tylko rok. Bo stagflacja, tak jak ją pamiętamy z historii tego, kiedy ona się pojawiała jako problem, to jest zjawisko wieloletnie.
Natomiast gospodarka polska i Europy Środkowej dosyć szybko powróci na ścieżkę 3% albo 4% wzrostu, a inflacja już nie powinna mieć innych czynników, poza tym jednym one-offem związanym z cenami energii i dostosowaniem, nawet jeżeli tego gazu nie będzie z Rosji, żeby dalej utrzymywała się na wysokim poziomie. To tak jak mniej więcej to na tym etapie widzimy, no ale mówię, może się wydarzyć bardzo wiele różnych negatywnych zjawisk, tak jak, nie wiem, spłonęła fabryka mikroprocesorów w Teksasie i okazało się, że nie produkowano samochodów w Europie z tego powodu, więc to są takie zjawiska, których no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To tak podsumowując, pani profesor Mączyńska prosi, żeby nie straszyć i mówi, że tragedii nie będzie, tak w uproszczeniu. Pan Piotr Arak mówi, że tutaj stawia duży znak zapytania i mówi, że jest za dużo ryzyk, żeby gdzieś podejmować dzisiaj decyzję. A pan minister Andrzej Mikosz, pan raczej... Ale jeszcze, ja tylko jeszcze jedno, bo właściwie z wypowiedzi pana Araka no, też wynika, że jednak to te podstawy, filary gospodarcze są ciągle, mamy dość silne i ciągle są szanse na dość wysoki wzrost. I ten wzrost mimo spadkowej tendencji, to on na tle innych krajów jest relatywnie korzystny, ale to jest równocześnie druga strona medalu wyższego wzrostu, wyższego relatywnie, jest właśnie inflacja. Czyli jeżeli porównujemy dwa kraje, jeżeli mówimy o inflacji, to obok wskaźnika inflacji trzeba by było od razu podać wskaźnik wzrostu gospodarczego. I nie ma co się zachwycać niską inflacją w jakimś kraju, jeżeli w tym kraju wzrost gospodarczy jest rachityczny. Bardzo trudno jest podejmować i rządowi, i bankom centralnym obecnie decyzję, bo to jest ten wybór, wzrost czy inflacja. Jeżeli jako preferencję, priorytet absolutny damy przeciwdziałanie inflacji, a zapomnimy o wzroście, to doprowadzimy do bezrobocia, akurat może nie w Polsce, ale w ogóle, a bezrobocie to jest najbardziej tragiczną stratą dla gospodarki, ponieważ nikt bezrobotnemu, nikt nie odda człowiekowi roku straconego czy miesięcy straconych na bezrobociu, bo wszyscy mamy określoną tam w niebie zapisaną datę ważności i równocześnie wiemy, że możemy pracować przez te w naszym życiu około 40 lat, to jeżeli choć jeden rok z tego zostanie zabrany, to jest ubytek bezpowrotny. I dlatego ktoś, kto tak bardzo łatwo jest zlikwidować inflację, podejmując bardzo ostre decyzje, tak jak to w terapii szokowej pan profesor Balcerowicz zrobił, ale powstaje pytanie o koszty społeczne. I to, co się dzisiaj dzieje w gospodarce globalnej, to jest rachunek za to, że preferencje były i bożkiem był PKB, wzrastaj, 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 nie wiadomo po co i dla kogo, ale wzrastaj, kupuj, wyrzucaj, kupuj, zadłużaj się, ale kupuj. To były preferencje, natomiast całkowicie te dwa dalsze filary rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli filar społeczny, czyli jakość życia i filar ekologiczny były zaniedbywane i teraz mamy wystawiony rachunek za to. Ja ciągle się dopominam do tego tematu, ja bym jeszcze wrócił, ale chciałbym dać panu ministrowi Mikoszowi dojść do głosu. To jest bardzo ciekawe to, co pani tutaj mówi w kontekście tego, skąd ten kryzys się wziął. Czy to jest kwestia pewnego rodzaju wydarzeń popandemicznych i kwestia związana z jeszcze dodatkowym kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie, czy jednak to było u podstaw gospodarki. O tym za chwilę, ale chciałbym jeszcze poznać opinię pana Mikosza na temat tego właśnie, co jak on prognozuje ten najbliższy rok, półtora, jeśli chodzi o gospodarkę. Czy raczej kryzys, czy nie? Ja jeszcze dodam jedną rzecz i tutaj powtórzę słowo pandemia. To znaczy mam wrażenie, że jeśli, tak mówiąc językiem sportowym, jeśli jesteśmy jako światowa polska gospodarka po jednej wojnie, po jednej bitwie i schodzimy z tego ringu trochę poobijani i nagle ktoś nas wrzuca do drugiego ringu i mówi walcz. I przyznam szczerze, że zastanawiam się, czy ten bokser będzie w stanie po prostu w tej drugim
walce wytrzymać. Tym bardziej, że część tych jego zasobów zostało zużytych. Choćby o możliwości zadłużania się, żeby ratować gospodarkę. Jak pan na to patrzy? Po pierwsze, wydaje mi się, że tak naprawdę z pewną formą kryzysu związanego z przede wszystkim z łańcuchami dostaw i zerwaniem tych łańcuchów dostaw borykamy się już od początku pandemii i w tej chwili ta sytuacja się wcale nie poprawia, nadal mamy ten sam problem i jest to niewątpliwie przesłanka do spowolnienia czy do ograniczenia wzrostu. Z drugiej strony z punktu widzenia gospodarki takiej jak Polska jest to pewna okazja do tego, żeby w ramach tej chwili jakby nie tyle mody, co po prostu zauważenia potrzeby powrotnego onshoringu związanego z produkcją przemysłową, więc w związku z tym możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych jakby zarówno przyciągnięcia nowego kapitału, jak i własnych polskich inwestycji zmierzających też do zwiększenia tutaj potencjału gospodarczego w Polsce, to też jest okazja to, co się dzieje. Natomiast ja nie wiem jak państwo, ale ja się spodziewam, że, znaczy ja nie wykluczam technicznej recesji w Polsce w czwartym i pierwszym kwartale. To znaczy się po prostu, że te dwa kwartały mogą być mogą rzeczywiście istotnie, możemy mieć techniczną recesję. Nie spodziewam się, żebyśmy wpadli. Tutaj się zgadzam ze swoimi przedmówcami, żebyśmy wpadli w stałą po prostu recesję, tylko że istnieje prawdopodobieństwo technicznej recesji. Natomiast ja widzę dużo więcej pewnych znaków grożącego nam kryzysu, które nie są związane w tej chwili z funkcjonującą gospodarką realną, ponieważ akurat jestem po duże z klientami, z funduszami zza oceanu zainteresowanymi inwestycjami na polskim rynku kapitałowym i po rozmowach z osobami, które prowadzą realny biznes w Polsce, czyli z zarządami spółek giełdowych, które mają dosyć zinternacjonalizowany swój biznes, to znaczy w dużej mierze ten biznes polega na, nie jest tylko i wyłącznie, ich przychody nie są z Polski, ale z całego świata, dosłownie z całego świata, czasami nawet z Dalekiego Wschodu czy Stanów Zjednoczonych. I jakby tam nie widziałem w tej chwili sytuacji takiej, która wskazywała na to, że oni oczekują daleko idącego spowolnienia i raczej zakładają wszystkie dalsze inwestycje i możliwość zwiększenia właśnie swojej zdolności zarówno produkcyjnych, jak i zdolności ekspansji na nowe rynki. Także to było pozytywne. Natomiast jestem także jakby po lekturze tego, co jest, no tego, co się dzieje w naszych bankach, czyli raportu dotyczących sytuacji z całego sektora bankowego i ta lektura powoduje we mnie dość poważny strach. Mianowicie polskie banki w okresie walki z kryzysem w sposób bardzo istotny zwiększyły swoją ekspozycję na polski dług narodowy, czyli na obligacje. Jest to dług, który był emitowany po bardzo niskich cenach, czyli bardzo, bardzo tani, długoterminowy. Polska rzeczywiście miała zdolność zaciągnąć taki dług. Natomiast w tej chwili, w związku ze wzrostem stóp procentowych, no, rośnie też rentowność długu, co powoduje, że w sytuacji, w której mamy trzykrotność w tej chwili polskiego kapitału własnych polskiego sektora bankowego, zaangażowanych w obligacje skarbu państwa, będzie to powodowało istotne odpisy na kapitałach tego całego sektora, co spowoduje zmniejszenie jego zdolności do finansowania gospodarki. Kolejnym elementem, który się to bardzo istotne, tak, bo jeżeli sobie w zależności oczywiście od tego, jak będzie rosła rentowność polskiego, oczekiwana rentowność polskiego długu, ale to mogą być bardzo istotne odpisy,
Następnym elementem jest kwestia wakacji kredytowych, które są oczywistym pomysłem politycznym na ulżenie polskim kredytobiorcom, którzy zaciągnęli długi, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, kiedy odsetki były zerowe, praktycznie, przepraszam, i w związku z tym dla nich po prostu te raty wzrosły kilkukrotnie. Mamy problem ogólnie dojrzałości polskiego sektora bankowego, który pokazał już zarówno ze sprawą franków, jak i teraz w kwestii zmiennych kredytów udzielanych po zmiennej stopie procentowej, to, że delikatnie mówiąc, no, jest jeszcze bardzo, bardzo niedojrzały i implozja polskiego systemu bankowego moim zdaniem nie jest wcale wykluczona w ciągu następnych kilkunastu miesięcy, a to będzie powodowało bardzo poważne skutki z punktu widzenia możliwości finansowania rozwoju polskiej gospodarki, no i bezpieczeństwa też jakby w ogóle finansowego polskich obywateli. Także wydaje mi się, że mamy w tej chwili kilka, tak, no, pozostaje jedna podstawowa niewiadoma, to jest kwestia wojny, dostępu do surowców energetycznych i w ogóle cen tychże surowców energetycznych i cen energii, ale o tym mówili już Państwo przede mną, więc ja już się nie będę na ten temat mądrzył. Ja mówię o tym, co jeszcze nie padło, więc w związku z tym, zgadzając się z tym, co powiedzieli przedmówcy, ja powiem w ten sposób. Po pierwsze, nie jestem jedynym w tym gronie, co prawda nie ekonomistą, ale też jestem pewnie być może jedynym w tym gronie osobą, która jest mocno osobiście zaangażowana w biznes jako istotny akcjonariusz spółki giełdowej. Więc w związku z tym także moje podejście jest tutaj też takie troszeczkę patrzące z punktu widzenia też mikroekonomicznego na to, co się dzieje w Polsce. No i ja widzę bardzo wiele elementów dużego, dużego ryzyka. Także z tego powodu, że wchodzimy w tej chwili w okres wyborczy. Czyli z punktu widzenia polityki fiskalnej możemy spodziewać się raczej rozpuszczania pasa i transferów, które będą dokonywane nie z punktu widzenia ich efektywności, czy to społecznej, czy to efektywności gospodarczej, bo efektywne transfery społeczne to jest coś bardzo wartościowego, bo to zmniejsza napięcia i zwiększa zdolność społeczeństwa do funkcjonowania i do rozwoju. Natomiast boję się, że możemy mieć do czynienia po prostu z festiwalem transferów, które będą efektywne wyborczo, a nie efektywne gospodarczo i społecznie. I to byłoby w tym momencie z mojej strony wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest bardzo ciekawe, co Pan mówił, bo dodał Pan do tego naszego zmęczonego boksera jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną ranę, jeszcze jeden cios, który został do niego wyprowadzony i gdzieś tam go uwiera. Ja to jeszcze do tego, co Pani Profesor też mówiła, bo my używamy trochę tej słowa kryzys w kontekście takim tylko i wyłącznie połączenia z PKB. A jak sobie popatrzymy na sytuację dzisiaj taką szerszą, czy to mikro, czy makroekonomiczną, o tych makro, także tutaj Pan Mikosz mówił, to przecież my kryzys już mamy w zasadzie na każdym polu. Może się zaraz okazać, że nie będziemy mieli czym ogrzewać naszych mieszkań. Przynajmniej 4 miliony domów może mieć taki problem, ogrzewających się węglem. Jeśli nawet nie całkowicie, to częściowo będzie musiało gdzieś to, o to zobaczyć. Nasi sąsiedzi, największy partner biznesowy, zaraz może mieć problem taki, że nie będzie miał gazu i jego przemysł po prostu stanie, bo jest na tym gazie oparty. Pan Mikosz dodaje tutaj kryzys bankowy. Ja dodam, że z punktu widzenia także kredytobiorców, no jest, ten kryzys już jest, no bo oni muszą płacić dużo większe odsetki związane ze stopami procentowymi. Inflacja już także nas gdzieś tam dobija w ten sposób, że już te pensje nie rosną tak szybko jak inflacja i już jest to 2 czy 3% mniej więcej straty po tych dwóch miesiącach, kiedy się te nożyce rozjechały pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami, czyli wzrostem wynagrodzenia, a inflacją. Może trzeba odejść od takiego doktrynalnego patrzenia na słowo kryzys na zasadzie, i recesja na zasadzie tylko i wyłącznie te dwa kwartały pod rząd spadku i tak dalej, i tak dalej, a powiedzieć sobie wprost, że ta sytuacja, która jest dzisiaj, jest na tyle, nie chcę tutaj użyć złego słowa, ale chyba takie mi się ciśnie na usta, dosyć kolokwialne, nienormalna, że my mówimy już po prostu o wielu kryzysach, inflacyjnym, energetycznym,
związanym z bankami, związanym z polityką, o którym tutaj także Piotr Arak mówił, choćby zamieszaniem w kwestii Włoch. Zaraz zobaczymy, jak będzie kanclerz Scholz próbował reformować Unię Europejską, bo sądzę, że do tego także będzie chciał doprowadzać. Oczywiście geopolitycznemu, czyli konflikcie tych mocarstw, tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Zobaczymy zaraz, co się będzie działo, jeśli chodzi o Indie, które prześcigną pod względem liczby mieszkańców Chiny już niedługo. Także społeczeństwo chińskie się starzeje, firmy zaczynają uciekać stamtąd, kończy się ta era globalizacji, którą obserwowaliśmy przez ostatnie 30-40 lat. Może to już jest taki moment, że rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć, nie patrzeć tylko i wyłącznie na PKP, ale patrzeć na inne rzeczy. I tutaj do pani profesor Mączyńskiej się zwrócę. Tak, ja to właściwie święte słowa. To nie może, a na pewno. To na ten temat jest wiele już publikacji zachodnich. W Polsce brakuje tego typu publikacji, począwszy od raportu OECD o tym, że trzeba wyjść poza PKB. Tytuł jest zresztą taki, poza PKB. No książka Ekonomia Obważanka, no to też pierwszy punkt jest właśnie wyjście poza PKB. PKB stał się fetyszem, to jest wartość nowo wytworzona, ale wyłącznie rynkowa i zawierająca wszystkie nowo wytworzone wartości poprzez transakcje tylko rynkowe, a nowo wytworzone to w przełożeniu na popularny język można powiedzieć, że nowo wytwarzamy wtedy, kiedy mamy płace albo zyski, albo jedno i drugie. I nowa wytworzona wartość to jest suma zysków i płac. Można w wielkim uproszczeniu tak powiedzieć, ale w PKB wobec tego są wszystkie rynkowe transakcje, także te pożądane społecznie i niepożądane społecznie. No jest prostytucja i handel narkotykami, dlatego że tam są i zyski, i płace. I w związku z tym PKB jest miarą zawodną, wymaga innych miar i te inne miary już są stopniowo rozwijane i stosowane, liczne. I nie ma idealnego miernika, idealnej miary. Jedna miara nie wystarcza, a wszystkie decyzje polityczne i inne są podporządkowywane obecnie i to w skali globalnej właśnie PKB. Wzrasta. No to oczywiście to wymaga absolutnej zmiany podejścia i refleksji pod kątem tego, czy każdy wzrost gospodarczy jest pożądany. I refleksji pod kątem tego, czy kryzys nie przyniesie, te kryzysy, które tu były wymieniane, rzeczywiście mamy do czynienia z multiplikacją kryzysową. Pan wymienił te kryzysy, ale tam jest cały szereg ogon lista kryzysowa jest dużo, dużo dłuższa. No bo na przykład kryzys żywnościowy. Jeżeli głód zagości w terenach afrykańskich i innych, to mamy, pociąga to kryzys imigracyjny. Kryzys klimatyczny też pociąga kryzys imigracyjny. Jednym słowem, efekt domina tu występuje. Jest taka multiplikacja kryzysowa z synergią dodatkową, czyli jeden kryzys wywołuje kolejne. I wojna oczywiście i pandemia to wszystko dodatkowo multiplikuje i umacnia, ale ja się upieram przy tym, że pracowaliśmy na to skrupulatnie przez wiele dekad poprzez rozwiązania systemowe. Zanim do tego, jeśli będzie możliwość, to mogę to szerzej rozwinąć, ale jak już pan mnie zapytał o PKB, to właśnie w tym miejscu chciałam zwrócić uwagę, że niestety także w debacie publicznej i także w medialnej mamy do czynienia z utożsamianiem wzrostu gospodarczego z rozwojem społeczno-gospodarczym. A wzrost gospodarczy to jest właśnie tylko wzrost PKB, a rozwój społeczno-gospodarczy ma trzy filary. Filar ekonomiczny, filar społeczny i filar ekologiczny. Te dwa filary, społeczny i ekologiczny, były w skali globalnej zaniedbywane. Stąd, jeżeli dyskutujemy o tym, czy biedniejszym pomagać, czy nie pomagać, to musimy się zastanowić, czy chcemy rewolty społecznej, czy jej nie chcemy. Bo jeszcze dodatkowo na te kryzysowe multiplikacje można dodać
ryzyko rewolty społecznej, które wciąż zagraża. Ja chciałam przypomnieć, że dla polityków takim bardzo istotnym wskaźnikiem ich skuteczności działań to jest tak zwany wskaźnik nędzy. To jest suma stopy bezrobocia i suma stopy inflacji. Więc to jest, cokolwiek rządzący zrobią, jeśli obniżą inflację, a jeżeli to zwiększy bezrobocie, no to już to będzie odebrane negatywnie, a negatywnie po wielekroć. Unia Europejska operuje takim potrójnie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym, ale często w dokumentach Unii pojawia się właśnie nie rozwój, a wzrost. A tu nie chodzi o wzrost, niekoniecznie musi być wzrost gospodarczy, nie w każdym przypadku i nie w każdym kraju i nie w każdym sektorze. I teraz ten kryzys, jak zgodnie z chińską definicją kryzysu, to jest równocześnie szansa. Szansa, żeby popatrzeć, czy rzeczywiście musimy tyle wydawać, jak wydawaliśmy. No teraz jest dyskusja bardzo taka ożywiona, czy Unia wprowadzi regułę 19 stopni jako limit ciepła w naszych domach. Ja jestem akurat zimny wychów i lubię chłodek, nie cierpię gorąca i mnie to zupełnie by, sama przykręcam wiecznie kaloryfery, mnie to zupełnie nie przeszkadzało, ale na pewno są ludzie bardzo ciepłolubni i będą protestować, ale równocześnie to daje do myślenia ten kryzys. Ja chciałam też przypomnieć, że narzekamy na kryzysy i w tym artykule, o którym mówimy, jest sporo nawiązań do kryzysu z lat 70., ale od strony tej ponurej, co się stało, że inflacja, że ceny, że stagflacja, ale nie pokazana była tam pozytywna strona tego kryzysu, mianowicie ogromny postęp na rzecz technologii energooszczędnych wtedy właśnie wystąpił. I można zakładać, że ten kryzys wymusi technologie energooszczędne, pracooszczędne i technologie proekologiczne. To już się dzieje. Chciałam do pana wypowiedzi pana Mikosza, że te fundusze, one mają optymistyczne podejście. Ja w ogóle zauważyłam, że inwestorzy zagraniczni na szczęście nie patrzą na spory polityczne, a zwłaszcza przedwyborcze, na spory partyjne, tylko patrzą na realia i dlatego to pan dyrektor Arak może to potwierdzić albo zaprzeczyć, ale z analiz wynika, że sytuacja pod względem napływu inwestycji zagranicznych jest dość w Polsce satysfakcjonująca. I oby tak było, żeby te walki wyborcze, które obecnie się toczą. Przecież to, co się obecnie dzieje i w dyskusji na temat inflacji, na temat kryzysów w strefie dyskusji partyjnych, to nie są dyskusje merytoryczne, tylko dyskusje, kto komu mocniej dokopie i pozyska dodatkowego wyborcy. I to jest właśnie groźne. Ale na szczęście inwestorzy zagraniczni potrafią odróżnić ziarno od plewy i podejmują decyzje po swojemu. To dziękuję bardzo. Ja to rzeczywiście, jak tak się popatrzy na te kryzysy, to raczej rozwoju nie ma w temacie energii. Wracamy do węgla, w temacie geopolitycznym wróciliśmy do II wojny światowej, a w zasadzie do zimnej wojny, może nie będę tutaj przesadzał. W kilku innych kwestiach także się trochę cofnęliśmy. Miejmy nadzieję, że to jest tylko wzięcie kroku do tyłu po to, żeby wykonać duży skok. I tutaj do Piotra Araka się zwrócę. Co może być, bo to jest pytanie o czas, znaczy jak długo te temy, o które tutaj sobie przed chwilą rozmawialiśmy, będą trwały. Bo chciałem spytać, co może być takim impulsem, taką energią do tego, żeby zacząć znowu wracać na te ścieżki. Czy to jest zakończenie wojny, jakiś nowy konsensus, czy to jest jednak wejście jeszcze niżej z tą inflacją i kilka lat chudych, żeby nie powiedzieć bardzo chudych, czy może coś jeszcze innego? To może po kolei. Najpierw tak, o inwestycjach zagranicznych. Mhm. Jest tak, że Polska i Europa Środkowa, i w ogóle też Europa jako taka, widziała napływ inwestycji zagranicznych w roku 2021 i Polska też na początku tego roku. My mieliśmy w wolumenie, czyli wartościach nominalnych,
w pierwszym kwartale chyba trzecie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wartość inwestycji zagranicznych. Polsce sprzyjało to, co się wydarzyło po rozpoczęciu się pandemii koronawirusa i temu, że nastąpiły zerwanie łańcuchów dostaw i sytuacja, w którym partnerzy handlowi szukali innych i alternatywnych kierunków dostarczania produktów. Polskie firmy i polscy poddostawcy, ale także Polska jako miejsce lokowania inwestycji, tym miejscem się znalazła. Podobnie trochę jak inne kraje, też Turcja i Meksyk, my jesteśmy tym krajem, który na tym zyskiwał, w tym sensie, że lokowano inwestycje i to, co mogłoby trafić z nowych inwestycji na tereny Azji Południowej, częściej rozpatrywana jest z powodu tego dodatkowego ryzyka, który wcześniej w arkuszu kalkulacyjnym dla departamentów oceny ryzyka nie było, to się pojawiło. No i z tego względu te FDI w przypadku naszego kraju nie wyglądają źle, co nie oznacza, że wartości tych wskaźników inwestycyjnych w kolejnych latach się mogą nie pogorszyć ze względu na drożejący pieniądz i też większą awersję do ryzyka zarządu albo szukania jeszcze większej marżowości. Zaraz. A kwestia Ukrainy i tego, że ten front, no, że staliśmy się w pewien sposób krajem frontowym, nie wpływa tutaj i też nie stawia znaku zapytania przy tym Excelu, że może z Excela wychodzi całkiem nieźle, ale jednak no, nie wiadomo, co będzie się działo dalej. Czy to jest jakiś czynnik, na który inwestorzy patrzą? Tak, druga kwestia oczywiście jest związana z ryzykiem geopolitycznym i to są, na wojnę należy patrzeć na dwa sposoby. Ja tak przynajmniej uważam, może jestem w błędzie, ale na razie jeszcze nie mamy danych, które mogłyby mi pozwoliłyby mi te hipotezy zweryfikować. Pierwsza jest taka, że jednak zwiększyła się liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących na terenie Polski oraz państw sprzymierzonych. Polska pomimo aktywnej pomocy Ukrainie jest traktowana jako państwo, które dostało o wiele większy zastrzyk gwarancji bezpieczeństwa i tak samo państwa bałtyckie związane z tym, co się wydarzyło. Znaczy w łatwy sposób zauważyliśmy, gdzie się przesunęła granica zachodu a wschodu pomiędzy istniejącą granicą między NRD a RFN-em w przypadku zimnej wojny. Jest to teraz dzisiaj deklaratywnie jasne. W przeszłości ja nie byłbym tego tak pewien, powiem szczerze, nawet jako Polak po prostu, że my zawsze możemy liczyć na pomoc militarną. Dzisiaj jestem trochę tego bardziej o tym przekonany. Natomiast to też powoduje, że zaufanie inwestorów jest trochę większe. Drugi powód jest dosyć prosty, jest związany z tym, że plan odbudowy i rozwoju Ukrainy w przypadku jego realizacji będzie z zapleczem finansowym i z zapleczem logistycznym realizowany częściowo z Polski. Więc tereny i regiony, które są na wschodzie naszego kraju, które graniczą z Ukrainą, będą zapleczem inwestycyjnym dla projektów realizowanych na Ukrainie. I to jest dosyć jasne dla inwestorów zagranicznych i firm, które będą wchodziły w projekty, które będą realizowane na Ukrainie, ponieważ przy tak wielu kwestiach, które będą do rozwiązania na tych terenach, które nie będą objęte działaniami wojennymi, bez zawieszenia broni i bez zakończenia konfliktu. Po prostu część projektów będzie realizowana też przez firmy zagraniczne. Nie będzie w stanie Ukraina sobie poradzić z wieloma wyzwaniami, które ma na swoim terenie i ze specyficznym know-how, no i także temu, żeby te pieniądze nie zostały rozkradzione. Więc pewne dodatkowe procedury związane z tym, w jaki sposób donorzy będą chcieli, żeby pieniądze były wydawane, będą wprowadzone. I to jest, tak odnosząc się do samej kwestii FDI. I druga rzecz, to o czym mówiłem. Przepraszam, to bym też tutaj pana ministra Mikosza podpytał o tych inwestorów zagranicznych, którzy przychodzą tutaj do Polski. Jak oni dzisiaj patrzą na naszą gospodarkę, jak oni patrzą także ten kontekst, o którym tutaj pan dyrektor Arak mówił, czyli kwestię tego kraju frontowego. Więc niestety nie mogę potwierdzić, że jest to tak optymistyczne, to znaczy fakt, że byłem z tymże funduszem tutaj na objeździe, bo kilka spółek z kilkoma zarządami się spotkaliśmy, to był związany z tym, że jest to fundusz, który ma zwyczaj, jest tak zwany value fund i oni inwestują wtedy, kiedy inni sprzedają, a nie z tego powodu, że jest takie optymistyczne podejście inwestorów zagranicznych.
Kilka dni temu prasa doniosła na temat sukcesu utworzenia funduszu dłużnego dla gospodarki środkowoeuropejskiej, którego partnerem zarządzającym ma być były prezes banku, pan Mariusz Grendowicz. Znam troszeczkę bliżej tę całą kwestię. Fundusz zamknął się kwotą 90 milionów euro, dotknięty kolanem tuż przed terminem, kiedy się miał zamknąć. Przy czym praktycznie rzecz biorąc, właściwie większość deklaracji była zebrana przed 24 lutego. Wtedy wydawało się, że nie będzie problemu. Po 24 lutego część deklaracji została wycofana i nagle zrobił się problem z zamknięciem tego funduszu. Wtórna emisja akcji, przy której mamy mandat pracując, została przełożona ze względu na to, że nie wiadomo, inwestorzy, zwłaszcza inwestorzy zagraniczni, wstrzymują się z podpisaniem jakiejkolwiek subskrypcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja inwestorska jednego z dużych firmaterów specjalizujących się akurat w naszym regionie, od Turcji po Estonię, w którym to regionie jest, ten region stał się teraz regionem granicznym. Konferencja inwestorska coroczna została przyłożona na świętego nigdy. I w związku, bo po prostu nikt nie był zainteresowany z inwestorów, zwłaszcza inwestorów właśnie tych amerykańskich. Przepraszam, że mówię słowo, ale to zainteresowanie było tak mierne z racji tej wojny i tego, że jesteśmy krajem tak wolnym. A nie z zamieszania na rynkach światowych inflacji. Nie, z racji wojny. To był podstawowy powód, dla którego po prostu ta konferencja się nie odbyła. Twierdzenie, że mamy pewność w tej chwili co do tego, że granica Polski jest granicą świata zachodniego. Ja bym też tak bardzo chciał, żeby tak było. Natomiast ja powiedziałem, że mamy większą pewność. Mamy podwyższone to poczucie, natomiast fakt, że Piąty Korpus będzie miał siedzibę w moim rodzinnym mieście, czyli w Poznaniu, jest niewątpliwie dobrą informacją dla poznańskiej gospodarki, zwłaszcza dla tak zwanego Horeca. Natomiast to wcale nie oznacza, że zwiększy się liczba czołgów amerykańskich stacjonujących. Panie ministrze, możemy powiedzieć, że co, że Polska stała się trochę niebezpieczną dzielnicą? Znaczy, prawda jest taka, że podejście do Polski z punktu widzenia zwłaszcza inwestorów portfelowych jest takie, że Polska stała się niebezpieczną dzielnicą. I w związku z tym tak naprawdę powinniśmy się modlić o zwycięstwo Ukrainy, więc ja mam pewne problemy w tej chwili podczas mszy świętej, kiedy słyszę intencje papieskie, ponieważ papież każe się modlić o pokój na Ukrainie, a tak naprawdę powinniśmy się modlić o zwycięstwo Ukrainy i w tym momencie dopiero o pokój. Natomiast po prostu wydaje mi się, że bo jeżeli dojdzie do tego zwycięstwa, nie do pokoju, jeżeli dojdzie do zwycięstwa Ukrainy, w tym momencie spełnią się te perspektywy, o których mówi pan Piotr Arak, to znaczy się będzie odbudowa Ukrainy. Jeżeli Ukraina tę wojnę przerżnie, to będzie strefą niepewności i do nas pieniądze żadne nie przyjdą. My będziemy objęci strefą też niepewności i bezpieczeństwa. Panie Andrzeju, a jeśli zakładając scenariusz, którego oczywiście ja nie chcę, ale jeśli byłaby taka presja, że część świata powiedziała i przymusiła Ukrainę do podpisania rozejmu, na warunkach, których pojawiłyby się jakieś utraty granic. Ja oczywiście nie chcę czegoś takiego, uważam, że to byłoby skandaliczne, jeśli świat by odpuścił, ale rozważam taką opcję. Czy pana zdaniem wówczas strumień pieniędzy popłynie ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, do Ukrainy, po to, żeby Amerykanie próbowali ten kraj odbudować i dać jakby odpór tej rosyjskiej agresji po raz wtóry, jeśli ona by miała się powtórzyć gdzieś w jakiejś dalszej perspektywie? Czy nawiązując do tego, co Piotr Arak mówi, czy granica będzie tylko to będą rządowe pieniądze rządowe, a nie prywatne. A rozwój społeczno-gospodarczy jest możliwy wtedy, kiedy inwestują ludzie, a nie wtedy, kiedy inwestują rządy. Więc nawet jeżeli będzie to odbudowa infrastruktury ukraińskiej, jeżeli będzie inwestycja w ukraińskie zdolności produkcyjne, to będą to inwestycje, które będą miały charakter rządowy.
nie pójdą za nimi pieniądze prywatne, zbyt ryzykowne, a my się rozwiniemy dzięki pieniądzom prywatnym, nierządowym. Rząd nie buduje PKB. To jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że fetysz PKB jest między innymi związany z tym, że rząd żyje z PKB, ponieważ PKB jest przedmiotem opodatkowania. W związku z tym, jeżeli PKB to jest źródło podatku, w związku z tym ten fetysz, ja się zgadzam z panią profesor co do tego, że to jest fetysz, ale on jest racjonalny, zracjonalizowany z punktu widzenia tego, kto nakłada podatki, tak? I w związku z tym trudno się dziwić, że w tym fetyszu żyjemy, ponieważ z tego żyją rządy. Natomiast budują to PKB, czy narodowy produkt, budują i bogactwo narodowe, budują obywatele, a nie rządy. Rządy zasadniczo muszą stworzyć warunki do tego, żeby to powstawało, inwestować w infrastrukturę, ale inwestycje w infrastrukturę, które pójdą w Ukrainie czy na Ukrainie, będą to inwestycje, które nie będą ciągnęły za sobą inwestycji prywatnych. To jest katastrofa, bo to będzie też katastrofa dla nas. Dlatego, że nie da się, że bycie państwem frontowym nie jest najgorsze, jak pokazuje to los Korei Południowej, Niemiec Zachodnich, to nie jest wcale, czy nawet Finlandii, nie jest wcale najgorzej być państwem frontowym. Natomiast państwem frontowym w momencie, kiedy grają już surmy bojowe, a delikatnie mówiąc w Rosji nie przestaną grać te surmy bojowe, nawet jeżeli się zrobi rodzeń, to w tym momencie już nie jest dobrze. Mhm. Dobrze, to wrócę do tego pytania i wracam do Piotra Araka. Pytanie, jak długo te wszystkie napięcia, o których tutaj mówimy, będą trwały, bo tak jak tutaj pan minister Mikosz mówił, to, czego brakuje dzisiaj, to jest pewnego rodzaju zaufania, tego, żebyśmy chcieli na przykład na takiej Ukrainie zainwestować, żeby to nie było tylko i wyłącznie pchanie tego wózka z PKB, już się tutaj uczepię, przez państwa napędzanego sztucznie, ale tego, żeby to gdzieś była kreacja w inny sposób. Więc znaczy, tylko ja trochę bym powiedział, że ja bym w ogóle nie liczył na inwestorów zagranicznych wchodzących na teren Ukrainy w perspektywie inwestowania własnego kapitału w okresie pięcioletnim od nawet zawieszenia broni, ponieważ to się w historii nie wydarzyło. Inwestorzy zagraniczni chcą mieć spokój i żeby żadne euro albo dolar z jakimkolwiek dodatkowym ryzykiem poza ewentualną kradzieżą nie podlegało. Więc to się w historii nie wydarzyło i nie należy się tego spodziewać. To jest bardzo, bardzo naiwne by było myśleć, że zaraz przyjdzie, nie wiem, GE albo ktokolwiek inny i będzie chciał budować fabrykę na terenie Ukrainy, bo Ukraina będzie w przyszłości może członkiem Unii Europejskiej. Tak nie będzie. Zaraz, ale jeśli popłyną środki na odbudowę infrastruktury, Tak, ale my mówimy o firmach, które są specjalizują się w wykonawstwie tego typu projektów, i które będą realizować tego typu zadania o infrastrukturze elektroenergetycznej, serwisowaniu elektrowni jądrowych, o serwisowaniu elektrowni, odbudowie i modernizacji serwisów elektroenergetycznych, budowie całego tego onshore'u i odbudowie onshore'u, ponieważ Ukraina też inwestowała w odnawialne źródła energii. Odbudowę portu, dostarczenie odpowiedniego know-how i modyfikację bazy produkcyjnej, ponieważ 60% PKB tego kraju było produkowane na terenie, który został objęty działaniami militarnymi. Znaczy Azowstal nie istnieje, nie będzie istniało w takiej formule, jakie istniało do tej pory, będzie przeniesione na zachód tego kraju najprawdopodobniej. W związku z tym to oznacza odbudowę potencjału produkcyjnego firm, które funkcjonowały na terenie Ukrainy. Ale to nie będzie realizowane, to może być realizowane przez firmy, ale to nie będzie inwestycja kapitału prywatnego. Tego się nie możemy spodziewać, ponieważ tak w historii to nie działało po żadnym konflikcie zbrojnym. Dopiero po jakimś czasie przychodzą inwestorzy prywatni i odbudowa Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej od odbudowy Polski pod władzą komunistów wcale się wieloma względami nie różniła, bo George Orwell, opisując rok 1984, opisywał negatywny scenariusz tego, w jakim kierunku może pójść Wielka Brytania właśnie z etatystycznym rządem laburzystów rządzącym po Wielkiej Brytanii po wojnie, wprowadzającej karki i tak dalej, i tak dalej.
to nie jest, to będzie bardzo dominująca rola będzie państwa, fundatorów i funduszy, które będą realizowane w ramach polityki rozwojowej. Dodam tutaj jeszcze jedną rzecz, to znaczy ja na to patrzę, bo wspomniał Pan o tutaj Andrzeju Kubisiaku, który rzeczywiście świetnie przygląda się tym danym pokazującym, ile osób wyjeżdża z Ukrainy, głównie do Polski. No to także jest pewnego rodzaju drenaż mózgów z tych regionów no, silnie uprzemysłowionych albo regionów miejskich, które przyjechały i jak się przyzwyczają do życia w Polsce, to sądzę, że nawet po wojnie nie będą chciały na Ukrainę wracać. To także będzie negatywnie wpływało na ten kraj. Natomiast czy nie jest trochę tak, że Zełenski i ten soft power, który wokół niego powstał, a także to, co udowodniły firmy i koncerny, że kapitał jednak ma pieniądze, wycofując się w znacznej mierze z Rosji, czy nie będzie pewnego rodzaju atutem i może to, o czym tutaj mówimy, o tym, że dotąd w historii nie było takich przykładów, że firmy chętniej szły do miejsc, gdzie przed chwilą jeszcze spadały bomby, że może tym razem będzie trochę inaczej. To jakby ja wiem, że to jest taka spekulacja, ale zastanawiam się, czy tym razem po prostu może nie być trochę inaczej z racji tego, że rzeczywiście ta wojna i ten wpływ takiej soft power jest dużo mocniejszy niż mam wrażenie kiedykolwiek. Powiem tak, jeżeli do American Chamber of Commerce w Stanach Zjednoczonych, w prywatnej inicjatywie, pójdzie prezydent Stanów Zjednoczonych i powie, żeby każda z dużych firm zainwestowała po 100 milionów dolarów w jakieś fabryki w okresie odbudowy Ukrainy, to oni pewnie to zrobią. Będą to traktować jako projekt CSR-owy, ale nie jako do końca działanie biznesowe. To jest raczej działanie wizerunkowe i będzie miało w mniejszym stopniu wpływ na budowę potencjału gospodarczego tego kraju, ale będzie znaczyło wtedy, że rzeczywiście przybywają firmy. Z perspektywy wizerunku Ukrainy to będzie odgrywało dużą rolę, natomiast moim zdaniem relacje transatlantyckie będą tu odgrywały największą rolę i to w jakiś sposób administracja amerykańska, która pomimo tego, że to jest mniej etatystyczny kraj, jednak ma ogromny wpływ na to, w jakim kierunku idzie biznes. W Ameryce przez zamówienia publiczne, decyzje, regulacje i nadawanie tonu. I akurat na taką prośbę administracji amerykańskiej wydaje mi się, że biznes by odpowiedział pozytywnie. I krótko tylko na to pierwsze pytanie i to, co pani profesor Mączyńska powiedziała, chciałem powiedzieć. To znaczy Nowa Konfederacja robi jedną świetną rzecz, że opisuje zjawisko tak zwanej międzyepoki. I w książkach, i w publikacjach, które się w Nowej Konfederacji przewijają. Jest trochę tak, że mieliśmy okres do 1989 roku, w którym mieliśmy non-stop kryzysy walutowe, gospodarcze, załamania, recesje, kryzysy energetyczne. Ponad 200 kryzysów walutowych było od roku 1970 do 2007. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponad 140 było kryzysów bankowych i ponad 60 kryzysów zadłużenia publicznego w świecie. Wyliczyli to eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pokazując, pan napisał, panie dyrektorze, książkę o neoliberalizmie, pokazując właśnie związki między rodzajem regulacji świata, a tym, co się w świecie dzieje. Przed wojną kryzysy bankowe pojawiały się co 10 lat mniej więcej. Przed II wojną światową, tutaj trzeba dodawać, bo natomiast w okresie po II wojnie światowej do 1970 roku nie było ani jednego kryzysu bankowego w świecie, z wyjątkiem jednego kraju południowoamerykańskiego, ale już nie będę przezywać. Więc to pokazuje, że jednak te rozwiązania systemowe, które opanowały świat zachodu w dekadzie powiedzmy od końca 70 roku do kryzysu 2008 roku, odegrały swoją paskudną rolę, o czym pisze Grzegorz Kołodko. W książce pana Araka też znajdziemy parę argumentów na taką tezę. Więc ta kryzysogenność to się nie wzięła przypadkowo. Jeżeli w setkach liczymy kryzysy, to znaczy, że coś jest nie tak systemowo w tym naszym pięknym, wspaniałym świecie. W świecie, gdzie zagraża nam kryzys
głodu, kryzys żywnościowy, a równocześnie 30% jedzenia się wyrzuca na śmietniki, a równocześnie prawie miliard ludzi głoduje. To co to jest za świat? Co byśmy za świat stworzyli? Jakie są rozwiązania systemowe, które na to pozwalają? Piotrowi dojść do głosu. Ja tylko krótko dokończę, pani profesor. I właśnie chodzi mi o to, że przez to, że pamiętajmy, początek lat 90. to jest stworzenie euro, między innymi dlatego, że i Mario Draghi, który odchodzi teraz ze stanowiska premiera, był wtedy akurat jednym z doradców ministra finansów, który tworzył strefę euro na początku lat 90. Myślano, że to rozwiąże bardzo wiele problemów, które miały państwa europejskie. Wtedy się jednoczyły Niemcy. Myśl o tym, że właśnie wszystko się już skończyło i większość problemów zostało rozwiązanych, nam wszystkim towarzyszyło, bo te problemy nie były w skali aż tak duże jak w przyszłości. I kryzysy, czy to był kryzys rosyjski, azjatycki, dot-com, czy później nawet roku 2008, że to nie są aż tak duże, no może kryzys finansowy był dużym zjawiskiem. Natomiast w przeszłości, no, przez te 20 lat takie towarzyszyło, że okej, już wszyscy możemy śpiewać kumbaya i w zasadzie się nic innego nie dzieje. No i właśnie ta teza o międzyepoce, to znaczy, że dochodzi do takiego momentu, w którym bardzo wiele różnych problemów, zaniechań z lat poprzednich, zarówno jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z nadzorem nad instytucjami finansowymi, błędów, które istnieją strukturalnych w strefie euro, problemów, które ma gospodarka Unii Europejskiej z poradzeniem sobie z problemami, no i przede wszystkim kryzysu kwestii geopolitycznych, tego, co się ma wydarzyć za naszą wschodnią granicą, czyli w którym kierunku ma Ukraina pójść, a Rosja myśli zupełnie inaczej od lat. No to wszystko jakoś nas dogoniło w tej rzeczywistości. Stąd ja akurat uważam, że pewnie jakąś historycy, bo nie my, ale pewnie jakąś cezurę tutaj postawią w którymś z tych momentów, czy to była pandemia, czy to będzie rozpoczęcie się wojny na Ukrainie 24 lutego, czy może 22 lutego, kiedy Rosja uznała za niepodległe te dwie republiki, które chcą się odłączyć od Ukrainy. I potem całe reperkusje tych konsekwencji gospodarczych kryzysu, bo to te kryzysy nie są wywołane, nie wiem, przez wadliwość tylko i wyłącznie działania rynku, ale są wywołane przez imperialną politykę Rosji. Mm-hmm. Ale to jeszcze dopytam tylko, ile pana zdaniem ten międzyokres będzie trwał, to znaczy ten, kiedy my będziemy zastanawiali się, co dalej, w którą stronę pana zdaniem wreszcie pójdziemy, no bo jeśli sobie mówimy o tym, że to, co przez ostatnie lata było i ta pandemia, no postawmy tutaj sobie tą cezurę, bo od niej de facto wszystko się zaczyna, tak, to później te klocki zaczynają się rozpadać po kolei. Czy to związane z inflacją, można też się zastanawiać, czy Putin nie chciał tego wykorzystać, że widział, że ta inflacja jest, więc mógł ją podbić jeszcze bardziej kwestią energetyczną i wykorzystać ten moment, licząc na to, że społeczeństwa europejskie nie zareagują. Ile my będziemy w takim momencie nad nowym ładem, może takie niemodne w Polsce ostatnie słowo, pracować? Ja jestem uczestnikiem, czyli trudno jest mówić, jak się jest rybą płynącą w rzece, o tym, gdzie ona się skończy i tak dalej. No, trzeba by było bardzo umiejętnie, ja na razie takiej umiejętności nie mam, wyjść z tej roli, którą wszyscy mamy w tym momencie, popatrzeć na to, którym to zmierza. I oczywiście Nouriel Roubini, który mówi o tym, że co roku mniej więcej przyjdzie kryzys finansowy i gospodarki się załamią, naraz na jakiś czas ma rację, bo kryzysy po prostu są naturalnie wpisane w kwestie gospodarki rynkowej, a nie rynkowej, to są po prostu elementem permanentnym. Więc trochę prosto jest tak mówić, natomiast gdzie, kiedy coś się zakończy i będzie światełko w tunelu? Bardzo wielu dziennikarzy zawsze mnie pyta, niech pan powie coś optymistycznego. Jakby na razie optymistycznie jest to... Nie wiem, do jakich dziennikarzy pan chodzi, bo dziennikarze raczej lubią tylko negatywne informacje. Nie, tak? Nie, no bo wszystko jest negatywne i na koniec to chociaż jedna rzecz, żeby była pozytywna z tego 99 rzeczy. W tym momencie trudno jest powiedzieć, żeby było coś takiego. No, jako takiej recesji całorocznej Polska nie będzie miała, tak? Środkowa Europa także. Na razie banki centralne podejmują kierunkowo dobre decyzje, ale stąpają po bardzo wąskim sznurku z ryzykiem tego, że mogą spaść i nie ma siatki.
na dole, która może ich uratować. I nas przy tej okazji też. Mamy kryzys energetyczny, nie wiadomo w jaki sposób sobie z nim poradzimy. Może będziemy bardzo adaptacyjni i te dążenie do tego, żeby nie tylko nie ogrzewać, ale także pamiętajmy nie używać tak wiele klimatyzacji, bo sezon na Europie Południowej, która doświadcza teraz największego kryzysu związanego z temperaturami. Też pamiętajmy o tym, że dziesiątki tysięcy dodatkowych osób umrą w tym roku spowodowanych tym, że są tak wysokie temperatury, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Hiszpanii, czy we Włoszech, to oni teraz zużywają więcej prądu. Zimą mają jeszcze nieogrzewane domy, więc w momencie, w którym ciepło systemowe będzie na niższym poziomie dostarczane do tych domów, no to będzie moment taki jak chociażby w różnych kryzysach energetycznych, których doświadczał PRL w latach 80. czy 70., kiedy nie było wystarczająco dużo ciepłej wody albo temperatura jej była znacznie niższa. Część osób w Polsce to pamięta. W Europie Zachodniej taki kryzys to ostatnio były lata 70. i większość osób już nawet nie jest w stanie sobie przypomnieć o momencie, w którym były problemy z dostawami energii czy prądu albo regionalne blackouty. Natomiast w tym okresie letnim nawet możemy się tego spodziewać w Europie Zachodniej. Czy sobie z tym poradzimy? Pewnie jakoś tak. Czy to będzie problem? Będzie, no bo realne wynagrodzenia w większości państw OECD spadną. I to jest podstawowy problem, który będziemy dostrzegali, no bo realnie jakiś poziom zubożenia albo spadku siły nabywczej wszystkich społeczeństw państw rozwiniętych będzie doświadczony w ciągu tego roku, co będzie powodowało niezadowolenie, no i w konsekwencji także będzie miało swoje jakieś reperkusje polityczne. Ja jeszcze tutaj do Nuriela Rubiniego nawiążę. Pamiętam w 2008 roku, jak mówił, że strefa euro się rozpadnie, tylko nie był w stanie przewidzieć za ile lat. No to czekamy na spełnienie się tej jego prognozy cały czas. Ja nie czekam, ale że tak powiem, na razie się jeszcze nie spełniła. Kiedyś pewnie się rozpadnie, czy to będzie za 100, czy za 200 lat, a może za 50 to się okaże. W Polsce pamiętam, że też był taki Nuriel Rubini, nazwiska nie będę przypominał, z rybą w nazwisku, nawiązując do... On już nie istnieje. Historii. On już nie istnieje. Pamiętam, że też jego fundusz, który bazował na tym, że... No fundusz nie istnieje, o to mi chodzi. Fundusz nie istnieje, człowiek istnieje. Tak, Eurogedon to się chyba nazywało, o ile dobrze pamiętam. Dobrze, do pana ministra Mikosza teraz. Czy pan także patrzy na ten czas, który mamy teraz, jako taki czas pewnego rodzaju no przejściowości i zastanawianie się, w którą stronę dalej to pójdzie. Można powiedzieć w ten sposób, że zwykle każdy czas w pewnym sensie czasem przejściowym przechodzi przez jakiś epoki do innej. Trudno powiedzieć, bo historia nie ma zwyczaju się kończyć, tak? Historia po prostu będzie trwała do pewnego przyjścia Chrystusa na ziemię i do tego czasu szansa na to, żeby się historia skończyła, są żadne. Więc w związku z tym wydaje mi się, że ciągle będziemy żyli w przejściowych czasach. Natomiast zgadzam się, że w tej chwili żyjemy w czasie o tyle ciekawym, że mamy do czynienia z rzuceniem rękawicy dotychczasowemu hegemonowi, czyli Stanom Zjednoczonym przez Chiny, tworzeniem się nowych bloków sojuszniczych, które są związane też z systemami gospodarczymi, które funkcjonują w tychże krajach. Mamy niewątpliwie, także definiuje się w pewnym sensie blok Zachodu i definiuje się blok, można powiedzieć, rządu militarny, czyli chińsko-rosyjski, do którego dołączają niektóre państwa, które mają także system demokratyczny, no bo pytanie jest, w którym miejscu się znajdą Indie, które niewątpliwie są największą demokracją świata. Natomiast wydaje mi się, że tutaj padły pewne rzeczy, które chciałbym trochę sprostować. Jeśli chodzi o kwestię tego, od kiedy nam się zaczął ten taki problem, z którym się w tej chwili borykamy, to wydaje mi się, że jednak należałoby przyjąć, że tą datą jest 2008 rok i rozpoczęcie ekspansji bilansów banków centralnych, czyli tak zwanej czyli po prostu, jak to niektórzy nazywali, helicopter money, które no niewątpliwie były takim elementem, który docierał przede wszystkim do instytucji finansowych. Zwróćmy uwagę na to, że w tej chwili mamy inflację w realnej gospodarce, ale inflacyjny wzrost notowań
aktywów finansowych mamy już od dłuższego czasu. Tak? To, że mamy, mieliśmy cenę pieniądza praktycznie w wyrąb zerową, to, że różnego rodzaju aktywa różne były skupowane przez banki centralne, w związku z tym była wpompowana duża ilość pieniędzy do systemu finansowego. Moim zdaniem to jest jeden z powodów, jedna z przyczyn, która powoduje szczególnie trudną sytuację w związku z pandemią, kiedy było konieczne ratowanie realnej gospodarki przez zastrzyki pieniędzy, które też zresztą szły w różnych kierunkach, jak czy one szły, może nie jestem pewien na przykład, czy w Polsce one szły w sposób najbardziej mądry, ale jak patrzę na to, w jaki sposób ratowały swoją gospodarkę Niemcy, to też nie jestem przekonany, czy Niemcy najmądrzej wysyłały te pieniądze, bo też wysyłały praktycznie rzecz biorąc do każdego i nagle te pieniądze się pojawiały. Natomiast więc wydaje mi się, że początki tego problemu, który w tej chwili mamy związanego z inflacją, są troszeczkę wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię euro, ja nie jestem euroentuzjastą i wydaje mi się, że problem jest taki, że cena za utrzymanie euro jest dużo większa, aniżeli korzyści z tego euro. Ja jestem raczej tutaj bardziej zwolennikiem tez stawianych przez pana doktora Kawalca, który wskazuje na problemy, które tworzy funkcjonowanie euro i wydaje mi się, że to dla Polski nie jest źle, że w tej chwili nie jesteśmy w strefie euro. No problemem jest Polski Bank Centralny, ale to już jest inna sprawa. No, ale to jakby nie będziemy wchodzili w kwestie dyskusji politycznych. Natomiast ostatni punkt, który też chciałem sprostować. Mówimy o tym, że mamy miliard ludzi na świecie zagrożonych głodem. Tak, panie profesor, mamy. Tylko że w latach 70. i 80., jak pamiętam swoją poznawanie świata wówczas, no to wtedy ten ponad miliard ludzi głodował faktycznie. W ciągu ostatnich 30 lat z głodu i z największej nędzy wydobyły się miliardy ludzi na świecie. Jednak trzeba powiedzieć, że globalizacja i realizacja tego koszmarnego neoliberalnego projektu tak naprawdę pozwoliła miliardom ludzi wydobyć się z nędzy i z głodu. I w tej chwili rzeczywiście mamy problemy z tym, mamy w tej chwili kwestie związane z ryzykiem głodu spowodowanego jednak w dużej mierze wojną w Ukrainie czy wojną na Ukrainie, ale jednak po prostu ten głód po prostu jest dużo mniejszym zjawiskiem niż był wtedy, kiedy chodziłem do liceum, czy kiedy studiowałem, chodziłem do szkoły podstawowej. Wtedy ten głód był dużo większym zjawiskiem. Dużo bardziej niebezpiecznym. W tej chwili głód jest zjawiskiem punktowym, związanym z kryzysami, z wojnami. Wtedy był zjawiskiem, które po prostu endemicznym dla Indii, dla Chin, dla wielu krajów najbardziej ludnych świata. Także wydaje mi się, że jednak ten świat jest lepszy niż ten, w którym przychodziło nam się wychowywać. I jednak w jakiś sposób uczyniliśmy ten świat lepszym, aniżeli on był. Jako osoba, która już tam po 50 jest parę lat, mogę to powiedzieć. Więc to jakby z tego punktu widzenia, czy z tego, jak będziemy wychodzić z tego kryzysu, ja nie wiem, jak będziemy wychodzić. Ja boję się, że w Polsce będziemy mieli duży problem, będzie to funkcją tego, jak przeżyjemy rok do roku. To spytam pana jeszcze i zaraz dam pani profesor dojść, bo bardzo do ciekawej go momentu tej dyskusji doszliśmy. Mam wrażenie, że jak dotąd rozmawialiśmy o tym, co się dzieje, to teraz zaczynam się zastanawiać, jak się zająć. Mam wrażenie, że tutaj pan Mikosz jakby doprowadził nas do tego, co jest dzisiaj clue dyskusji ekonomicznej, to znaczy tej starej szkoły, dosyć liberalnej i tej szkoły w Polsce zwanej młodymi ekonomistami, którzy chcą trochę inaczej jak gdyby rozwiązywać problemy, czy to społeczne, czy to gospodarcze. I spytam pana, to znaczy pana zdaniem to życie na kredyt, które było przez ostatnie, pan mówi, że od 2008 roku, to czas skończyć, czas, że tak powiem sobie, się rozliczyć, no, niech zaboli, ale przeciąć tę linę, czy jednak
próbować to robić w sposób mniej leszkowo-balcerowiczowy, o tak bym to ujął. Leszek Balcerowicz znajdował się w określonym momencie tego historycznym, znajdował się też w określonej sytuacji. Ja nie mam takich, nie śmiem powiedzieć, że... Tak, ja się wycofuję, bo ja złe nazwisko wywołałem. Tutaj szacunek dla pana profesora oczywiście za to, co się działo po 89, na początku 90. Nie będziemy wchodzili i rozliczali tego, ale pytam pana, czy jaki dzisiaj pana zdaniem powinno być pewien sposób wychodzenia z tego kryzysu? Czy dalej próbowanie dbać o gospodarkę za wszelką cenę, czy jednak przeciąć ten węzeł i odciąć ten strumień zadłużania się? Znaczy, dług jest w tej chwili. Ten dług i tak w związku z inflacją spada, jego wartość, tak? No bo mamy do czynienia z istotną inflacją, więc delikatnie mówiąc, mamy do czynienia po raz kolejny z sytuacją standardową, to znaczy, że przez wywłaszczenie tych, którzy są dysponentami, którzy są wierzycielami, no bo wartość ich wierzytelności istotnie spadnie w stosunku wartości realnej wierzytelności. W jaki sposób z tego problemu wyjdziemy? Nie będzie to przy pomocy inflacji. Tutaj prawdopodobnie w ten sposób jakby spadnie problem troszeczkę zadłużenia przez to, że zostanie jakby i to jest nacjonalizowana, co delikatnie mówiąc spalona część wartości tego długu, który istnieje. Natomiast jak my z tego wyjdziemy? Nie wiem, ja się boję, że wyjście z tego będzie po prostu przez kolejną wojnę światową, tak jak świat wyszedł z wielkiej recesji lat 30., tak naprawdę dopiero we wrześniu 39 roku, kiedy nagle zaczęły wszystkie kursy i na giełdzie nowojorskiej zaczęły rosnąć na wieść o tym, że Wielka Brytania i Francja przystąpiły do wojny przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Tak i ten tak naprawdę ten wzrost się wtedy zaczął. Tak, Stany Zjednoczone ciągle borykały się z efektami wielkiego kryzysu przełomu lat 20. i 30. Tak teraz właśnie ze względu na kwestię napięcia, jeżeli nie uda się doprowadzić do powstania naprawdę realnie silnego bloku państw Zachodu, czyli Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Unia Europejska, Australia, Nowa Zelandia, prawdopodobnie Wietnam, miejmy nadzieję, że także Indie, RPA, czyli największe państwa jakby świata w stosunku do, i co nie spowoduje to, że Chiny nie będą próbowały narzucać jednak kompletnie odmiennego porządku światowego, który jest porządkiem, którym chyba nie chcielibyśmy żyć, no to w tym momencie, to jeżeli tego typu blok nie będzie miał zdolności odstraszenia na tyle dużej, że Chiny rozpoczną grę o Tajwan i o Morze Południowochińskie, no to w tym momencie będziemy po prostu wyjdziemy z tego kryzysu przez wojnę światową. Dobrze. To ja tu się zwrócę. No mam nadzieję, że to nie będzie scenariusz wychodzenia z kryzysu, ale zwrócę się do pani profesor Łączyńskiej i podpytam o ten właśnie scenariusz, jaki pani zdaniem widzi tutaj scenariusz, jeśli chodzi o rozwiązywanie tych problemów, które mamy. Na początku pani mówiła o tym, tak sobie zanotowałem i ukułem taki termin takiego kryzysu sprawiedliwego, który pani mówiła, że ci najbogatsi dzisiaj próbują wystraszyć tych najbiedniejszych i pani zdaniem dobrze by było, żeby z tego kryzysu ci biedniejsi wyszli mocniejsi. No pytanie brzmi, jak to zrobić i czy w ogóle da radę coś takiego zrobić. Że ci najbogatsi straszą, najbogatsi? Wystarczy popatrzeć na dane, kto zarobił na tym kryzysie i kto zarabia nadal na tym kryzysie. Zarabiają właśnie najbogatsi. Ja bym chciała, to znaczy czasy są na tyle niepewne i tyle tu sami wymieniliśmy różnych negatywnych zjawisk, syndromów, a jak powiedziałam, nie lubię straszenia, to wobec tego mówienie o przyszłości w takich warunkach jest trochę wróżeniem z fusów. Pan
na początku się przejęzyczył i mówił, co pan dyrektor Arak wróży. Ja, mimo że to było przejęzyczenie, to jest w tych wszystkich przewidywaniach trochę z elementów wróżenia. Ja musiałam jednak tego uniknąć, ale to nie znaczy, że jeżeli jest niepewność, to nie powinniśmy się zajmować rozmyślaniami nad przyszłością. Konieczne są scenariusze i to jeden scenariusz nie wystarczy, bo tak jak pan minister powiedział, to wszystko będzie zależało od tego, jak się ułoży sytuacja geopolityczna. Ja, tak mi skóra ścierpła, jak słyszałam, że Ukraina może przegrać. Musimy się liczyć z tym, że to Rosja wygra. Otóż przegrana Ukrainy byłaby przegraną świata Zachodu i w pewnym sensie początkiem końca Zachodu. Co prawda nie brakuje książek na temat końca Zachodu, ale ja myślę, że rozważania o śmierci Zachodu są dalece przedwczesne. Więc większość ośrodków analitycznych zakłada jednak w swoich scenariuszach, ale takim różne są scenariusze, ale wiodącym scenariuszem jest jednak, że Ukraina nie przegra tej wojny. A jest taki ośrodek analityczny kierowany przez doktora George'a Friedmana, który niedawno opublikował taką analizę, z której wynikało, że Polska będzie takim krajem, w zasadzie po zakończeniu wojny w Ukrainie będzie krajem niesłychanie szerokich szans i możliwości. Ze względu właśnie na te inwestycje, które będą realizowane w Ukrainie z konieczności i tak dalej. Więc ja uważam, że jak jest kryzys, to się i wychodzi z kryzysu. I w związku z tym na pewno wyjdziemy z tych kryzysowych sytuacji. Natomiast jeżeli nawet wyjdziemy i jeżeli system ekonomiczno-finansowy i rozwiązania będą takie jak przed pandemią, to w krótkim czasie doprowadzimy do jeszcze większego kryzysu, nawet jak nie będzie wojny. I to jest kryzys, który inflacja, która nas dotyka, jest inflacją głównie o podłożu obecnie w Polsce podażowym. Problemy są bardziej z podażą, mniej z popytem. Na ogół bywało odwrotnie. W związku z tym, biorąc pod uwagę nauki, jakie czerpiemy jednak z kryzysu, to można mieć nadzieję, że te zerwane łańcuchy dostaw jakoś się posklejają wcześniej i później. To, co pan dyrektor Arak mówił, że my możemy nawet na tych zerwanych łańcuchach dostaw trochę skorzystać z napływu inwestorów. I w każdym razie nie byłabym taką pesymistką, jak pan, pesymistycznie dość pan minister mówił o tym, że dobrze, jak na Ukrainę napłyną środki, to będą środki rządowe, a nie będzie środków prywatnych. Jednak doświadczenia z planu Marszala pierwszego, mówi się teraz o drugim planie Marszala, w cudzysłowie oczywiście dla Ukrainy, doświadczenia pierwszego planu Marszala po II wojnie światowej pokazały, że za środkami rządowymi, pomocowymi ze świata szły jednak inwestycje. Ja nie wyobrażam sobie, żeby za rządowe środki nie pociągnęły inwestycje. Zresztą pan Arak dał przykład ze Stanów Zjednoczonych, że prezydent może po prostu grzecznie poprosić którąś z największych korporacji o to, żeby zechciała się zainteresować Ukrainą. Także moje rokowania nie są nadmiernie optymistyczne, ale też nie podzielam takiego skrajnego pesymizmu. Liczę wciąż, że pod wpływem tych doświadczeń, jakie przyniosła i pandemia, i wojna, jednak będzie więcej refleksji ukierunkowanych na system społeczno-ekonomiczny, który służy jakości życia ludzi i poprawie jakości życia i więcej zadba o te filary społeczne i ekologiczne. Panie ministrze, nikt nie kwestionuje, że postęp materialny nastąpił, a może nawet nadmierny, bo jedzenie stało się tanie i w związku z tym łatwo się z wyrzucania. Więc nie kwestionuje się tutaj postępu, w sensie postępu materialnego. Tylko co z tego, jeżeli wciąż
Miliard ludzi głoduje. Co z tego, jeżeli 30% jedzenia wywalamy na śmietnik? To o czym to świadczy? No nie możemy się tutaj uspokajać, że kiedyś było gorzej. No człowiek pierwotny, jak wyszedł z jaskini, to też miał gorzej. Więc takie argumenty, że kiedyś było gorzej. Tak daleko, pani profesor, nie wracajmy. Zostawmy tutaj już. Nie chciałbym, żebyśmy doprowadzili do kłótni, bo jak się spieramy na argumenty. Nasz czas już też dobiega końca, więc pozwolę jeszcze panu dyrektorowi Piotrowi Jarakowi, żeby zamknął. Ja jeszcze tylko dodam, że przyznam szczerze, że... Króciutko. Ja nie powiedziałem, że nie pójdą za pieniędzmi rządowymi pieniądze prywatne. Ja powiedziałem, że jeżeli będzie to wymuszony teraz rozejm, czyli surmy bojowe będą dalej grały w Moskwie, to w tym momencie nie pójdą. Tylko to powiedziałem. Natomiast powiedziałem absolutnie z pani profesor, zgadzamy się co do jednego. Warunkiem jest pokój, ale nie spokój na granicy. Tak? No to też tutaj pokój jest bardzo mało. Też tutaj bardzo, przepraszam, że mówię te słowa, ale też tutaj bardzo otwartym pytaniem jest, jaki pokój, jak ta Rosja będzie wyglądała po tym pokoju, bo to też jest jeszcze kluczowe. Czy będzie państwem rozbitym, może bez silnego ośrodka władzy, może takim, który będzie się wewnętrznie kłócił i nie będzie miał czasu na inne rzeczy, czy może innym. Ja tutaj akurat zupełnie inna dyskusja, prośba do Piotra Araka, żeby on jeszcze powiedział o tych, jakie on ma spojrzenie, jakie pan ma spojrzenie na właśnie metody próby wychodzenia z tego kryzysu. Czy to jest raczej ta szkoła no dotychczasowa, czy jakaś inna? To ja może pogodzę dwie strony tutaj, zwaśnione w pewnym sensie. Natomiast, ale to nie, panie dyrektorze, ja się nie... A to na potrzeby dyskusji, ja tak mówię, ale dobrze. Pani profesor. Więc chodzi o to, że wydaje mi się, że jak rozmawiam z analitykami zajmującymi się militariami, kwestiami związanymi z konfliktami zbrojnymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą, ponieważ my tego typu ekspertyzy nie mamy, no nie zajmujemy się po prostu wojną jako taką, są to rzeczy, które nam się trochę wymykają ze specjalizacji. Natomiast większość ekspertów dzisiaj jest przekonana o tym, że wojna będzie miała charakter pozycyjny, długotrwały i raczej nie zakończy się jednoznacznym stwierdzeniem pokoju, ponieważ z perspektywy inwestycji, których dokonała Rosja militarnych, oznacza pokonanie Ukrainy, a z perspektywy Ukrainy, która dokonała tak wielkiego poświęcenia na rzecz obrony, oznacza to pokonanie Rosji i odzyskanie terytorium, które zostało zajęte przez Rosję, więc my możliwe, że oficjalnego porozumienia pokojowego i rozejmu nie zobaczymy w najbliższym czasie. Co to oznacza? To oznacza, że jako taka akcja militarna w ciągu najbliższych kilku lat może nadal trwać. W jakim zakresie, jak ona będzie wyglądała, to ja nie wiem. To już oddaję sobie. No dobrze, ale zostawmy już tą wojnę w Ukrainie. Co to oznacza dla gospodarki? Tylko to jest bardzo ważne, co to oznacza dla gospodarki, bo to oznacza, że scenariusz napięć gospodarczych związanych z dostawami energii będzie się utrzymywał. I raczej w perspektywie najbliższych lat, czy przyszłego sezonu grzewczego, może będąc dokładniejszym, musimy się nastawić na to, że nie będzie dostaw energii pochodzących z Rosji. Świat zachodni raczej nie będzie kupował bezpośrednio ropy, bo pośrednio kupuje już dzisiaj z Indii, która pochodzi z Rosji. Nie będzie kupował ropy, nie będzie kupował gazu, co oznacza, że będzie miał inne źródła transportu i dostaw gazu, a Rosja w krótkim terminie nie będzie w stanie dostarczać gazu do żadnego innego kierunku, ponieważ nie ma infrastruktury wybudowanej w tym momencie na teren Azji czy Chin. I mało tego, to by był tylko jeden region, któremu byłaby w stanie sprzedawać, co oznacza, że kupujący by mógł ustalać ceny. Co też oznacza, że wpływy budżetowe, które do tej pory stanowiły około 40% budżetu rosyjskiego, zarówno z sprzedaży gazu i ropy, będą się zmniejszały przy braku napływu inwestycji zagranicznych, ekspansji militarnej, której potencjałowi militarnemu, który będzie musiał być utrzymywany. To oznacza, że ubożenie społeczeństwa rosyjskiego będzie postępowało, a rachityczny wzrost gospodarczy, który Rosja ma od kryzysu finansowego 2008 roku, będzie jeszcze gorszy. Jest to kraj, który się skurczy gospodarczo w tym roku, a w kolejnych latach będzie słabiej się rozwijał. Co to oznacza dla Zachodu? Że też będziemy mieli wolniejszy wzrost gospodarczy, a kilka krajów zanotuje recesję. Natomiast my mamy możliwość dostosowania się przez naszych partnerów handlowych
I Chiny wybierają jednak na razie pokojowy rozwój gospodarczy i utrzymywanie jednak relacji gospodarczych ze światem zachodu, pomimo dobrych relacji z Rosją. Co też oznacza, że my mamy jakąś perspektywę odbicia gospodarczego, a konflikt się raczej nie zakończy. O tak. Dziękuję. Zastanawiam się, czy to jest pozytywna, czy negatywna informacja. Na pewno jest obiektywna. Nie wiem, czy jest obiektywna. Jest to moja interpretacja tego. Dobrze, obiektywizacja wypada u nas. Dobrze, tak, zgadzam się, że na pewno jest to obiektywne podsumowanie od Piotra Araka. Subiektywne, niech będzie już w ten sposób. Ja mówiąc szczerze, jak Państwa słucham, bo pozwolę sobie jeszcze podsumować, to ja nie czuję się uspokojony. O tak bym to ujął. I jak tutaj pani profesor mówiła, żeby nie straszyć, to miałem wrażenie, że tak naprawdę to w pewien sposób każdy z nas trochę straszył. Mówił, że gdzieś jest to światełko w tunelu i oczywiście jest na to szansa, ale wymieniał tyle ryzyk i tyle niebezpieczeństw, że raczej to będzie bolało. Takie słowo mi teraz przychodzi do głowy. I tutaj zaczęliśmy od tego eseju kończącego się pytaniem, znaczy kończącego tytułu, jaki to będzie kryzys. No to ja mam wrażenie, że jednak będzie to kryzys długi, bolesny i taki, który naprawdę nie będzie zmieniał naszą rzeczywistość. I tutaj też Piotr Arak, nawiązując do tego, co się w Nowej Konfederacji dzieje, sugerował, że mamy taki czas pewnego rodzaju przejścia. Nie wiemy natomiast gdzie, ale z tego, co Państwo mówią, wyłania się jednak obraz nowej zimnej wojny i to takiej, w której będziemy mieli tylko 19 stopni w tym pokoju i to ta zimna wojna będzie wynikała choćby z tego, jaką mamy temperaturę. I tym jednak mimo wszystko, przepraszam panią profesor Mączyńską, ale negatywnym podsumowaniem pozwolę sobie zakończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niepokłóceni, ale spierający się pani profesor Elżbieta Mączyńska, pan Andrzej Mikosz i Piotr Arak. Moja skromna osoba, Sebastian Ogórek. I jeszcze też dodam, że ja, podobnie jak pan Mikosz, nie jestem ekonomistą, jestem po prostu dziennikarzem Gazety Wyborczej i Serwisu Wyborczej. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.